Dziś w serwisie informacyjnym Telewizji Obiektyw między innymi w podrzeszowskiej Jasionce powstanie centrum serwisowe dla samolotów pasażerskich. Piotr Przytocki, obecny prezydent Krosna, oficjalnie potwierdził, że będzie ubiegał się o reelekcję. Już wkrótce otwarcie kompleksu basenów krytych Sanockiego Centrum Rehabilitacji i Sportu. Polska Grupa Lotnicza chce wybudować na terenie portu lotniczego Rzeszów-Jasionka centrum serwisowe dla samolotów pasażerskich. Baza będzie obsługiwać maszyny szerokokadłubowe i będzie największą tego typu w Europie Środkowo-Wschodniej. List intencyjny w tej sprawie podpisali marszałek Władysław Ortyl i Rafał Milczarski, prezes Polskiej Grupy Lotniczej i Polskich Linii Lotniczych LOT. Będziemy tutaj naprawiać samoloty, wykonywać takie remonty dłuższe i naprawcze samolotów. To nie będzie obsługa liniowa, tylko będzie obsługa hangarowa. Trzeba pamiętać, że Polskie Linie Lotnicze LOT bardzo się rozwijają i będą miały coraz więcej samolotów w swojej flocie. Aktualnie w naszej bazie w Warszawie mamy ograniczone możliwości, jeśli chodzi o wykonywanie najcięższych przeglądów największych samolotów. I tak naprawdę to, co dzisiaj realizujemy, to jest po prostu podyktowane naszymi długoterminowymi potrzebami, które musimy dobrze zaplanować. Baza ma powstać na 3-hektarowej działce w sąsiedztwie portu lotniczego. Koszt inwestycji to 100 milionów złotych. W przyszłości zatrudnienie w nowoczesnym centrum serwisowym ma znaleźć około 300 osób. To jest dziś główny element, jaki nas gromadzi do tego listu intencyjnego, który będzie, proszę Państwa, wykorzystywał nasz potencjał, naszą kadrę i naszą inteligentną specjalizację, jakim jest lotnictwo i kosmonautyka. Inwestycja ma być gotowa w 2021 roku. Obecny prezydent Krosna Piotr Przytocki oficjalnie potwierdził, że będzie ubiegał się o reelekcję oraz przedstawił kandydatów Komitetu Wyborczego Samorządne Krosno do Rady Miasta. Na listach wyborczych znaleźli się między innymi Zbigniew Kubit, Anna Dubiel, Piotr Grudysz, Dagmara Krzanowska-Szelc oraz Marcin Niepokój. To przedstawiciele wielu środowisk, działacze samorządowi, ludzie, którzy aktywnie działają na rzecz Krosna w wielu dziedzinach. Są to ludzie o różnych zapatrywaniach, ale łączy ich jeden cel – lepsze Krosno. Mamy doświadczenia, jak to wspólnie realizować, jak pogodzić tak różne poglądy, różne pomysły. Mamy wielką tolerancję do siebie, dlatego możemy 16 lat współpracować bez większych konfliktów i rozwijać Krosno. I tak, mam nadzieję, będzie również w następnej kadencji. Mamy duży potencjał, duże możliwości do wykorzystania. Ci ludzie są chętni do służenia miastu Krosno i jego mieszkańcom. Ugrupowanie obecnego prezydenta działa w Radzie Miasta od 2014 roku. Natomiast sam Piotr Przytocki piastuje urząd prezydenta miasta Krosna od 16 lat. 16 lat mojej pracy dla Krosna to ponad miliard złotych inwestycji, trwałych inwestycji, które zostają w Krośnie. Z udziałem oczywiście wsparcia Unii Europejskiej udało się pozyskać na te wszystkie zadania ponad 350 milionów złotych. Proszę Państwa, to co Państwo usłyszeli, widzą nasi goście, widzą nasi inwestorzy, turyści czy zazdrośni sąsiedzi. Piotr Przytocki zapowiedział, że w przyszłej kadencji będzie chciał włączyć mieszkańców Krosna do współdecydowania w realizacji budżetu miasta. Szczegółowy program wyborczy obecny prezydent miasta ma przedstawić wkrótce. Budowa kompleksu nowoczesnych basenów Sanockiego Centrum Rehabilitacji i Sportu już na finiszu. Prawdopodobnie 14 października zostanie otwarty kompleks krytych basenów z ruchomym dnem. W skład kompleksu wchodzą basen sportowo-rehabilitacyjny, basen rekreacyjny, niecki rehabilitacyjne, gabinety odnowy biologicznej oraz pomieszczenia do rehabilitacji i masażu. Tu są rzeczy unikatowe, tu są rzeczy do rehabilitacji kończyn dolnych, górnych. Tu jest już stacjonarna krokomora, 3,5 tysiąca litrów sprężonego powietrza dającego minus 160 stopni. I takie krokomory bardzo pozytywnie działają na odnowę biologiczną ludzi, którzy mają ku temu potrzeby. Są również naświetlania, są różne inne elementy, te rehabilitacyjne.
Chcielibyśmy, aby rzeczywiście od listopada ruszyła tutaj rehabilitacja. Marzeniem naszym jest, żeby to objęła firma, która ma kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia i żeby to wszystko służyło ludziom. Budowa Sanockiego Centrum Rehabilitacji i Sportu wyniesie 40 milionów złotych. Na realizację inwestycji miasto udało się pozyskać 15 milionów złotych dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wiosną przyszłego roku do użytku zostanie oddany basen odkryty wraz z parkiem zabaw. Tadeusz Ferenc, zwycięzcą ubiegłotygodniowej debaty prezydenckiej zorganizowanej przez Gazetę Wyborczą. Ponad 60% czytelników rzeszowskiej Wyborczej oceniło wystąpienie obecnego prezydenta miasta jako najlepsze. Drugie miejsce zajął kandydat PiS Wojciech Buczak. Trzecie Maciej Masłowski z Kukiz 15. Była to pierwsza debata prezydencka w Rzeszowie podczas tej kampanii wyborczej. Spotkanie podzielone było na 4 rundy. Kandydaci pytani byli m.in. o zagospodarowanie terenów zielonych, poszerzenie granic miasta czy obwodnicę południową miasta. Sporo emocji wywołało pytanie o to, czy Zamek Lubomirskich powinien zostać przejęty na potrzeby kultury. Zamek powinien być zamkiem miejskim, udostępnionym mieszkańcom na różnego typu działalność kulturalną, na przykład galerie fotografii. Mamy naprawdę wspaniałych tutaj fotografików, potężny potencjał. Zamek też można w partnerstwie prywatno-publicznym wykorzystać jako hotel, też małą gastronomię i zbudować coś takiego jak w Zamku Ujazdowskim w Warszawie. Dziedziniec na Zamku Rzeszowskim mógłby być pięknym miejscem, przykrytym jakimś dachem, który nie będzie oczywiście zakłócał całej bryły, gdzie będą odbywać się imprezy plenerowe. Na pewno zamek na te cele będzie przeznaczony, jak ja zostanę prezydentem. Czy ja dobrze usłyszałem, czy może mi się przesłyszało, że kiedy pan zostanie prezydentem, to pieniądze się pojawią na ten sąd, a jeżeli pan nie zostanie, to jeszcze długo to zobaczymy. Bardzo zależało mi na tym, żeby pan burmistrz odpowiadał przed mną. Miałem nadzieję, że usłyszę, że będą pieniądze na zamek i będą pieniądze również na budowę sądu. Pan poseł Buczak powiedział, że tak. A więc współpracujmy. A więc mając wpływy, panie pośle, pomoże pan? Panie prezydencie, to tak nie jest, jak pan mówi. To nie jest problem pieniędzy, jest problem, żeby koncepcję przystawić. Kandydaci zapytani zostali także o to, kiedy powstanie i jak powinna przebiegać obwodnica południowa Rzeszowa. Chciałbym, żeby już powstawała i z całą pewnością maszyny już by pracowały. Budowalibyśmy most długości 1082 metry, gdyby nie grupa ludzi, ekologów i mieszkańców. Natomiast, szanowni państwo, temat główny był, który wychodził do społeczeństwa, to, że niewłaściwy przebieg trasy. Otóż wziąłem z sobą dokumenty, że przebieg ulicy Południowej był ustalony w roku 92. Planowano wówczas drogi, budowano Witosa, wiele budowano. I również przebieg tej drogi. Stanowiskiem Kukiz 15 jest zawsze, żeby takie drogi jak obwodnica południowa budować pod dwoma kluczowymi względami. Jeden wzgląd jak najtaniej, drugi to jak najmniej wysiedleń. I tak to powinno być budowane, a z kolei ta trzecia rzecz już taka jakby nieobowiązkowa, ale mile widziana i na pewno tak byłoby lepiej, to gdyby znowu jak w przypadku sądu, jak w przypadku zamku, była zgoda pomiędzy jedną stroną a drugą. Odpowiadając na pytanie precyzyjnie, czy będzie i kiedy będzie w nowej kadencji, będzie wybudowana i uważam, że jest potrzebna nie tylko jedna droga, czy obwodnica południowa, jak ją nie nazwiemy, ale też i druga, która się zacznie właśnie w granicach jeszcze gminy Bogufała. Są bardzo dobre projekty przygotowane, tylko na czym polega problem? Państwo na pewno znają mapki prezentowane w mediach. Jeden z przebiegów był nazwany przebiegiem Buczaka. Ja mówię, nie jest to przebieg Buczaka, tylko proponowany przez mieszkańców Budziwoja, Białej i Zwięczycy. Przebieg bardzo optymalny, który, jak mówimy o pieniądzach, jest tańszy o kilkadziesiąt milionów od propozycji składanej przez miasto. Tylko, panie prezydencie, no bądźmy poważni. Droga zaprojektowana 26 czy 7 lat temu, kiedy tam nie było domów, nie było osiedli. Debata prezydencka trwała w sumie półtorej godziny. Kandydaci w czterech turach odpowiedzieli na w sumie 12 pytań.
Demokraci ziemi sanockiej zaprezentowali swoich kandydatów do rad miasta, gminy i powiatu, a także sejmiku wojewódzkiego. Łącznie 53 osoby. Kandydatem demokratów na burmistrza Sanoka jest Jakub Osika. Z kolei o mandat do sejmiku wojewódzkiego ubiega się Wojciech Blecharczyk. Mamy zespół ludzi, który do tej pory chyba był niespotykany, bo muszę Państwu powiedzieć, że mamy w swoim gronie radnych obecnych, byłych radnych, mamy w swoim gronie dwóch starostów, bardzo charakterystycznych, pełnili swoje funkcje w bardzo charakterystycznym czasie. Pierwszy starosta, pan Bogdan Struś, wprowadzał starostwo powiat ziemię sanocką do Unii Europejskiej. To był trudny okres, to były środki przedakcesyjne, trzeba było o nie mocno zabiegać. Drugi starosta w ostatniej kadencji, w której w mojej opinii, a wiem o tym, bo nadzorowałem także realizację regionalnego programu operacyjnego, powiat sanocki wykorzystał maksymalnie swoje możliwości inwestycyjne. Podczas konwentu wyborczego demokraci ziemi sanockiej przedstawili także swój program wyborczy pod hasłem Sanok od nowa. To nie chodzi o to, że będziemy coś burzyć, to nie chodzi o to, że będziemy niszczyć. Nie, wręcz przeciwnie. Chcemy wrócić do tego, co dobre i budować to i kontynuować dalej. Ale chcemy przede wszystkim od nowa, żebyście Państwo i w ogóle sanoczanie uwierzyli, że Sanok może być fajnym miejscem i ta pauperyzacja, o której Sławek mówił, że ludzie wyjeżdżają, możemy ją powstrzymać. I możemy ją powstrzymać wspólnie, niezależnie od różnych historii, jakie nas łączą. W swoim programie wyborczym demokraci ziemi sanockiej proponują między innymi budowę inkubatora przedsiębiorczości, utworzenie sanockiego banku CV oraz zagospodarowanie terenów zielonych w mieście i budowę kładki przez rzekę San. Dobre wiadomości dla Rzeszowa. Agencja Fitch Rating potwierdziła międzynarodowe oraz krajowe ratingi miasta na dotychczasowym poziomie. Rating to inaczej ocena wiarygodności kredytowej. Potwierdzeniem ratingów jest przede wszystkim utrzymujące się mocne wyniki w nadwyżce operacyjnej, wspierane przez dobre zarządzanie strategiczne i finansowe miasta, co przekłada się na dobre wskaźniki spłaty zadłużenia, a przede wszystkim na umiarkowany poziom zadłużenia Rzeszowa w średnim okresie. Fitch Rating spodziewa się, że w średnim okresie wyniki operacyjne Rzeszowa będą dobre, a nadwyżka operacyjna miasta będzie oscylowała pomiędzy 9 a 10% dochodów operacyjnych i będzie prawie dwukrotnie wyższa od kosztów rocznej obsługi długu. Ponadto agencja zakłada, że władze miasta będą nadal skutecznie utrzymywać tempo wzrostu wydatków operacyjnych poniżej tempa wzrostu dochodów operacyjnych. W zakresie gospodarki Fitch dostrzega dynamiczny wzrost gospodarki Rzeszowa w ostatnich latach, wzrost powyżej wzrostu gospodarczego w kraju, co moim zdaniem bardzo istotne. Skutkuje to szybszym wzrostem dochodów w Rzeszowie niż w innych miastach grupy porównywalnej. W pierwszym półroczu tego roku nadwyżka operacyjna budżetu miasta wyniosła 75 milionów złotych. Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli zorganizowało w Krośnieńskim Mechaniku konferencję na temat polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018-2019. W spotkaniu udział wzięli dyrektorzy szkół i placówek oświatowych z powiatu krośnieńskiego. Chcemy, aby Państwo dyrektorzy wysłuchali, jaką propozycję doskonalenia, czyli wsparcia dla nich i dla gron pedagogicznych przygotowało Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli. Chodzi przede wszystkim o cztery obszary priorytetowe, które wyznaczyła na ten rok pani minister edukacji narodowej. Wśród wspomnianych podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej na ten rok ministerstwo wyznaczyło kształtowanie patriotycznych postaw uczniów oraz rozwój doradztwa zawodowego. Z myślą o tym Podkarpackie Centrum Edukacji przygotowało dla nauczycieli szereg konferencji, szkoleń, warsztatów oraz indywidualnych konsultacji, które mają pomóc we wdrażaniu nowoczesnej wizji szkoły. Oczekujemy również propozycji od szkół, od Państwa dyrektorów w zakresach tych tematów, które szczególnie ich interesują, ponieważ posiadamy bardzo wyspecjalizowane grono trenerów, edukatorów i jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje związane z potrzebami szkół.
Podobne spotkania odbyły się także w innych miastach wojewódzkich. Rzeszowscy radni zgodzili się, aby po 2 latach przerwy autobusy MPK znowu jeździły do Boguchwały. Od 1 października uruchomione zostały 4 połączenia do Lutoryża, Kielanówki, Mogielnicy oraz Zarzecza. Rada Gminy Boguchwała podjęła już stosowną uchwałę, że się zgadza właśnie na to, żebyśmy my wykonywali te kursy. Oczywiście będzie to odpłatnie. Gmina będzie oczywiście też finansować to. Także na razie mamy umowę do końca roku podpisaną, no ale myślimy, że zostanie ona przedłużona na kolejne lata. O możliwość korzystania z usług rzeszowskiego MPK zabiega jeszcze między innymi gmina Krasne. Z czytelnikami Jasielskiej Biblioteki spotkał się Szymon Hołownia. Spotkanie odbyło się w ramach 13. Jasielskiego Festiwalu Literackiego i Regionalnego. Szymon Hołownia to znany pisarz, publicysta oraz dziennikarz telewizyjny. Jest autorem takich książek jak Ludzie na walizkach, Jak robić dobrze czy Instrukcja obsługi solniczki. Podczas spotkania Szymon Hołownia opowiadał m.in. o poszukiwaniu sensu życia. Wydaje mi się, że my mamy często skłonność do czekania na wielkie momenty, na wielkie okazje i wielkie fajerwerki, a życie przecieka nam między palcami i gubimy małe decyzje, czekając na możliwość podjęcia wielkich. Więc myślę, że to głównie gdzieś w tym jest cała rozmowa o sensie. Ja lubię takie spotkania głównie z tego względu, że mówiąc i dzieląc się swoim życiem z ludźmi, których mam na takich spotkaniach obok siebie, mówię do siebie, nie tylko do nich. I jeszcze raz powtarzam sobie moje ideały i powtarzam sobie, jaką drogą ja powinienem iść. I tak czasem jest, że musimy sobie powiedzieć coś, żeby dotarło do nas i przeskoczyło z tej fazy retorycznej do fazy działania wiele razy, bo mamy tyle bodźców wokół nas, że jest nam po prostu czasami ciężko zostawić wszystko i pójść od razu. Dziennikarz opowiadał także o pracy nad swoimi książkami oraz działalności społecznej z perspektywy założyciela Fundacji Cassisi oraz Fundacji Dobra Fabryka.